Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King! Witam się z wami nie w ognichu, tylko przed ziomkiem, bo ogarnąłem, że można jeszcze z nim na jakiś temat pogadać. Dobra, gdzie mogli się pojawić twoi przyjaciele? Bo już nie będę robił tego głosu, nie? Ale dobra. Bo to zajrze trochę czasu. Kowaltorus uwielbia szukać świecidełek w Akademii na wzgórzu. Elora, alchemiczka, często wybiera się na poszukiwania książek. Jeśli uda ci się znaleźć spokojne miejsce z widokiem na morze, to tam powinien być też Kapros. Zawsze cieszyły go proste rzeczy, choć istotą mgły niełatwo je znaleźć. I właśnie to, jesteś mniej agresywny niż większość istot mgły. Zrujnowanie na każdego wpłynęło inaczej. Niektórzy żyją w zaprzeczeniu, innych z kolei pochłonął gniew. Elora, Torus, Kapros, ja, wszyscy staramy się pozostać przy zdrowych zmysłach. Okej. Ja osobiście myślałem, że... że zrujnowanie wpłynęło na każdego tak samo, ale proszę, można się mylić. Element lore. Chłopiec z wioski. Okej. Ono! No chodź. Skażona krew. Okej. A dobra, to pójdzie szybko. Ale czekaj, czy ja mogę na przykład to zdjąć? Nie mogę. Tutaj nawet nie ma co mówić o tym goli sprawdzeniu, bo oni wszyscy na strzała zginą. Pełny sukces! Więc... Pike nie zdąży niczego pokazać. Dostali, na co zasłużyli. Żadnego skilla. Ale coś tam niecoś poczytałem. O, idealna walka. 0-0-0. Kurde, nie chciałem zmieniać postaci. O, 25% besteriuszy już jest. Spoko. Okej, ale ta walka mi się akurat podoba. Okej, wprowadzę taki nacisk dalej szybkości. Okej, nie mogę niczego zdjąć, ale to jest nic akurat. Czytałem sobie umiejętności Pike'a i one wyglądają naprawdę spoko. Dobra, co my tu mamy? Dobra. Zadaj do obrażenia, nakładam sobie wspomnienia, 40% szans po upgrade'zie na nałożenie ukrycia. Wykrycie. Jeszcze trzymam obrażenia. Dobra, spróbujmy. Bang! Jesteśmy ukryci. Śmierć od 1000 cięć? Co to jest? Jeszcze nie ma, to się nie dowie. Ale no, brzmi intrygująco. Ja ładuję wesoło na policę. Dobra, ona w kolejnym ruchu powinna dokładnie zginąć. Teraz co mamy dalej? 12 punktów. To jeszcze za mało, żeby coś wykorzystać, więc weźmy to. Musi sobie zdjąć te osłabienia. Bang. Leja, medytacja, ale i szybkości. Jest trochę kiepsko. Kurde, ale teraz właśnie brak Illaoi trochę boli. Bo Illaoi jest naprawdę super, jeśli chodzi o to leczenie, bo Braum sam w sobie, no fajny byłby do tankowania albo dawania tarcz, no ale no nie ma kto leczyć potem z potencjalnie rannych ziomków. Okej,
szybkości. Teraz tu bym coś mógł zrobić. Nurw upiorne wody. Usuwa osłabienia, nie ma czasu regeneracji. Naznaczenie. Nakłada przeszycie i magiczne przeszycie na losowego wroga, nakłada krwawienie albo zapewnia... Będzie ci wygodnie na dnie oceanu. Albo zapewnia ukrycie. Nie ma czasu regeneracji. Zadaje obrażenia. Jeśli cel krwawi, wali krytycznie. Zadaje obrażenia po zasięgu trafienia. I cel otrzymuje więcej, jeśli ma mniej niż 30% zdrowia. Lub jeśli Pike ma kata. Zabicie wroga tym atakiem gwarantuje zdobycie dodatkowych 50% złota z tego celu. Zadaje dwóch trafień, po prostu zadaje tyle. Okej. Okay. No to myślę, możemy użyć tego. Pytanie na kim? Nadchodzi odpływ. Okej, okay, nieważne. Ale dobra, weźmy na siebie tą babkę, bo ja sobie tam przypadkiem nie został zabity. Wiatru nie można powstrzymać. No nie wiem, kurde, czy to leczenie ma u Pike'a w runach, czy u kogoś innego. Wiem, że i u Illa Oi mam leczenie za cios kończące, ale ona musiała być chyba normalnie w tym. Musiałaby być chyba normalnie w grze ze mną, żeby to działało, więc... Nie wiem, skąd to leczenie wpadło. I proszę, lepszy pierścień od tego, który mogłem sobie kupić. Wyniszczająca mgła, zagrożenie. I proszę bardzo, lepszy... harpun, czy tam sztylet, który Pike może wziąć, a który też mogłem kupić. Tutaj. I jeszcze nakłada krwawienie, co mi się podoba. Tutaj więcej mocy ataku, mniej zdrowia, szansa na kryta. Chyba to pójdzie do Yasuo. Oj. Nie, czekaj, bo to tutaj to jest potężny. To już nie schodzi życie, to nie. Ale nie, bo tutaj też mocno schodzi. A na przykład tutaj? O, tu na przykład MFK nie ma traci za dużo, więc możemy jej to dać. No, a pierścień wyroczny pójdzie na sprzedaż. Ale to później. Kolejny fragment historii. Chłopiec z wioski, część druga. Dobra, to jest raczej opcjonalne, więc najpierw tutaj pójdziemy. Co to było? Kaplica! Proszę. Pierwsza od dawna. Pełno tu mroku. Niczemu nie ufam. Nie jak w głębinach. Przynajmniej te cholerstwa nie boją się pokazać. Paskudne oblicza, lecz szczere. Mówi prawdę. Okej. Okay. W sumie ciekawe mnie, czym są właśnie te głębiny, o których Pike tak gada. No bo trochę wątpię, że chodzi tutaj o... Dosłowne głębiny. Nie mam cię na liście, ale nie szkodzi. Okej. Okay. Pike przez te głębiny ma coś na myśli. Tylko właśnie ja nie rozumiem tego. Tu nie chodzi o jakieś piekła, ani nic takiego. O co chodzi? Jest trochę kiepsko. No serio? Oberwałem. To jest zatrucie. Prawie po wszystkim. To nic poważnego.
chyba... Morze jest dziś okrutne. The fuck? Czemu tak to walnęło w wiosło? Serio aż tak nastakowało? Dobra, co my tu mamy? Między wszystkich wrogów postać 10 trafień. Okay. Idź, podpalę! Prawdziwy ból nie przemija. Może innym razem. Tak, to było zajebiste akurat. Dobra, muszę chyba sobie wymienić. No teraz nie będę specjalnie szedł do tego punktu. No, nie jest to daleko, ale nie chcę się iść do tego akurat. Proszę, amulet obserwatora. Kolejna rzecz, którą mogłem kupić. Ale po co? Do Yasuo. Czemu to pajka jest dopiero za 400? Czego coś ominąłem? Nory... Dobra, w norach nie byłem jeszcze wszędzie, ale to się potem da. Znaczy, potem się to ogarnie. Czekaj, Equipundo. Księga wiedzy. I amulet, co ty dajesz? Większa wytrzymałość i większy unik. Amulet będzie zamiast talizmanu? Ja. Okej, okay, większa moc, mniejsza tu, tutaj idzie w górę. W sumie możemy to dać Pajkowi, czemu nie? Znaczy, bardziej się przyda niż ta kula wojok wynika. Bo Pajk też jest trochę papierowy, niestety. W tej walce. Szkoda! Mogliśmy się zaprzyjaźnić. Dobra, good to know, że po walce moi się podnoszą, jeśli są dość mocno osłabieni. Czytaj, otrzymają potężny perdol. Tutaj trochę pozgarniamy rzeczy. To mi się podoba akurat. Co jest tutaj? Bunt! Okej. Okay. Nie mam bladego pojęcia, co to może dawać, no ale... Przekonamy się w walce. Tutaj kolejny strzępek historii. Stoisz mi na drodze! Wracaj do głębin! Nie było cię nawet mieście. To też nie dosłowna. Ale też podobna animacja. Dobra, teraz tak. Tutaj mamy takie coś. Chłopiec z wioski 3. Na 3. Dobra, ja słatam do levela, to ma daleko, ale w sumie dopóki nie będzie jakiejś walki, to nie muszę go leczyć. Bo kto wie, Anusz uda mi się jeszcze złapać jakąś tą... O, jest krata, przez którą Pajk się może przycisnąć. Może udałoby mi się złapać jakąś kapliczkę kolejną, przy której będę mógł odpocząć. A to co? Pieczęć. I to dość potężna. Magia to twoja bajka, prawda? Więc to nic takiego. Magia? Nie drażni. Moja wiedza pochodzi od bogini. Ten totem to
to coś zupełnie innego. To spaczona moc. Przyzwyczajmy się do tego widoku. Spróbuję zniszczyć barierę, ale to potrwa. Nie mamy czasu. Mogę w nią strzelić? Jak chcesz próbować, to śmiało. Głębiny mnie wzywają. Głębiny? Jakie? No Pike, czemu nie dokończysz? Dzięki swojej pasywce w lochu. W lochu nur w upiorne wody Pike ma zdolność nurkowania przez zanurzone kraty. Po zanurkowaniu Pike oddzieli się od drużyny, pamiętaj o tym przy inicjowaniu starć z wrogami. Czasem najlepiej jest wykorzystać otoczenie, aby uniknąć zagrożenia. Okej. Okay. Wiatka krata otoczona wodą, Pike mógłby tędy przepłynąć. Nurkuj. Proszę. Co to jest? Czyli cały nasz team jest na liście Pajka. Tylko jakby przez to, że są dość nisko, to on w na razie priorytetowo chce zabić najpierw GPK-a. Ale wygląda na to, że on jakby walczy sam ze sobą, czy nie pozabijać swoich teammate'ów. Nieźle, naprawdę nieźle. Przed nasyconym magią kryształem stoi ołtarz. Umieszczony na nim pierścień emanuje energią, która nabiera kształtu i tworzy mapę. Kiedy podchodzisz bliżej, mapa wydaje się przedstawiać doki na zewnątrz. W miejscu, gdzie powinna być brama, znajduje się lśniący symbol. Naciśnięcie symbolu odpieczętuje bramę, okej. Okay. Liczę, że wie, co robi. Moja bogini uznała go za godnego. Ma teraz wrócić przez kratę, czy... ja? W sumie to nie jest nawet to samo pomieszczenie, więc... Zresztą to było jakby było piętro albo piwnica, nie to samo piętro, z tymi, na których były te drzwi. Nikły blask magii zniknął, za bramą panuje grobowa cisza. No to otwieramy. Okej, okay, nie wiem, czy myślałem, że to z buta otworzy. No, oczywiście. Bez obaw, mam ze sobą No z nimi. Karma dla bestii z głębin. Okej, okay, Yasuo zaraz będzie mieć level. To mi się akurat podoba, bo dzięki temu nie będę musiał go leczyć. Z Braubank niestety jest trochę gorzej. Nadmorska Akademia, Instytut Błogosławionych Wysp. Okej. Okay. A, pierwszy. Bez obaw, mam ze sobą. Nie wiem, czy tylko trochę nie zjebałem, ale dobra. Nogi kastowe. Ukrycie! Ukrycie mi dej! Dawno! Nie brakowało mi tchu! Przeszycie! Daje damage, dwa trafienia, leczy się zawarty zadanych obrażeń i krwawa tarcza. Daje dużą tarczę, nacząc przez obrażenie, nakłada na siebie krwawą tarczę. Trwa dopóki tarcza
pierwsze wrażenie z aktywnej zwiększa mu to około 50%. Okej. A ukrycie? To! Nie podnosiłbym się. Nagonica jest przygotowana, ale w następnym ciosie to niestety ktoś zginie. Podejrzewam, że ten kimś będzie Yasuo. Powiem o tobie inny. 24. Plądrowanie. Nie mam kata i nie ma też poniżej damage'a, więc... Na razie wykorzystajmy to. Brałem jakby na coś natychmiastowego. O, odpcha cel do tyłu, to będzie spoko. Tylko musi użyć tego teraz. A może zabije czas opowieść? No niestety kata nie dostanę. Czemu się leczy za więcej niż faktycznie zadaje? Natychmiastowe dupnięcie. I ja bym chciał wykorzystać teraz to plądrowanie w Alei Mocy. Dobra, nieważne co się stanie. O, jeszcze są ogłuszenie, pięknie. Widzę czerwień. No to okej. Okay. Halo. Rzekł. Na dno. No ale Pike jest najlepszy, jeśli chodzi o ten. Jeśli chodzi o zgarnianie hajsu z walk. Szkoda tylko, że... Trochę gorzej u niego z leczeniem innych typiarzy, no ale od tego jest Illaoi. Która chyba będzie dość stałą osobą w moim teamie. Tutaj dla Pajka znowu. To będzie kaplica, nie? Tak, znowu bunt. Okej, kolejna pieczęć, którą musimy jako Pajk zdjąć. Okej, tym razem Pike nie miał żadnych przemyśleń, widzę. Ej, ty, tam jeszcze mogą iść dalej! Trzeba będzie sprawdzić, w takim razie. Prowizoryczne łóżko skonstruowane w zniszczonej płuce na książki. Dormitoria. Okej, okay, mogę dopłynąć do jeszcze dwóch innych lokacji tutaj. Pewnie w którejś z nich będzie właśnie to, co muszę znaleźć. Bo tutaj jest tego fragment fabuły, z tego co widzę. Jakaś książka. Świat duchów, tom pierwszy. Odkrycie świata. Okej. Okay. Cierpienie astronoma. 1/2. Pokażmy tę książkę. O, do tyłu. Nie. Dalej. Przedmioty zadania. W tej książce wyjaśniono, w jaki sposób badacze z błogosławionych wysp po raz pierwszy nawiązali kontakt ze światem duchów poprzez zagłębianie się w opowieści podróżników. O. Okej. To ciekawe. Bardzo. Zoom. Okej, okay, tutaj mamy to, co muszę zgarnąć. Plus. Następstwa, część druga. Nie wiem, czy znaleźliśmy część pierwszą. Chyba tak. A na wszelki wypadek. A, dobra. Potrzeba jakiegoś pierścienia. Czyli pewnie muszę do tej trzeciej tak czy siak się udać.
dobra. Najpierw tutaj. Okej, okay, jest trup, który nie dość, że wygląda na człowieka, to jeszcze wygląda tylko dość świeżo, jeśli mam być szczery. A tu jest następstwa, część pierwsza. Dobra. Tu jest co? Magia otaczająca drzwi w tym korytarzu działa po obu stronach, nie można ich otworzyć. Szkoda. Na łóżku znajduje się niedbale rzucone, nieruchome ciało mężczyzny. Na łóżku nic na ziemi. Drga ono sporadycznie, gdyby rażone energią magiczną. Z puchniętej lewej dłoni mężczyzny znajduje się pierścień, który wydaje się absorbować magię z otaczającego go powietrza. Może pasować do ołtarza znajdującego się w poprzednim pomieszczeniu. Odetnij palec! Śmiesz zakłócać mój sen! Okej. Tak, tak, zabiję ich. Widzicie? Niestety nie. Na to niestety muszę liczyć, jeśli chodzi o walkę. Oj, pięknie. What? Jak? Jaki cudem on mnie wziął na cel, kiedy ja byłem ukryty? Bo co? Bo Akteo to wcześniej jest tym jedynym celem tutaj? Przecież to nie ma sensu. Jeszcze nie skończyłem. Ej. Po co optymalne moce wykorzystałem? Żeby zginąłby nawet od zwykłej. Arogancja nawet po śmierci. Dobra, ten pierścień muszę jeszcze sprawdzić. Bo to będzie raczej pierścień... Nie, umiejętności. To będzie pierścień taki bardziej chyba jako... Ten ekwipunek. Jako przedmiot zadania. Dokładnie. Naładowany pierścień nulifikacji. Pierścień jest zaprojektowany na dawną modłę Wysp Cienia, który wydaje się roztaczać pole antymagiczne. Ciekawe. Może czegoś takiego tutaj szukała ta wyprawa z Demacji, która tu przyszła. Przybyła. Też wątpię, wtedy raczej by łowcy magów tu przyszli osobiście. Dobra. Przed pulsującym mocą magicznym kryształem... mocą magiczną kryształem stoi ołtarz znajdujący się na nim wnęka w kształcie pierścienia, emanuje energią, magią. Ołtarz wygląda podobnie do tego znalezionego już wcześniej, ale nie jest aktywny. Jeśli uda się znaleźć pierścień pasujący do ołtarza, może będzie w stanie go aktywnić. Umieść pierścień. Życie z pomrukiem przepłynęło przez ołtarz. Obraz wyłania się z nieukształtonego cienia magii, który go otacza. Wygląda na mapę sąsiednich pomieszczeń. Na mapie znajdują się dwa lśniące kamienie. Jeden w korytarzu, drugi nad sąsiadującymi ze sobą dormitoriami. Naciśnięcie tych kamieni spowoduje zanik zasilanych przez nie magicznych barier. Okej, najpierw nad dormitoriami. To pewnie otworzy to przejście, gdzie był ten trup. Symbol nad dormitorami przez chwilę magii migoce w odpowiedni na dotyk, zaraz potem jego blask staje się jeszcze bardziej intensywny. Nic się nie dzieje, no nic się tutaj nie dzieje. Dobra, ale czy to się otworzyło, czy to się w ten? Jasny gwint! Czy to jest ten przeciwnik, który myślę, że jest? 40 minut nagrania. Dobra, czy to mogę otworzyć? Nie. O. Mglisty kat. Okej. Znak śmierci? Jedwa
Bohater ma 40% zdrowia. Bohater jest znakiem zaszkodzenia szybkości kato, 20% tylko wrażenia z biletyny. Zajebiście. To było mi potrzebne, naprawdę. Nieumiejętność tylko tutaj. Dobra, muszę Yasuo trochę podleczyć. Twoja śmierć będzie niehonorowa. Zagrożenie. Dobra, jeszcze. Teraz jakieś grupowe bym chciał. No ale oczywiście nie ma. Więc dobra, jeszcze raz w takim razie. To usuwa jeden znak śmierci. Moja tarcza! Nieco mi ciąży! Dalej aktywny, poważnie. Dobrze mieć przyjaciół. Czemu ja to zabrałem? Czy może ja? Czemu on fajnie to zabrał? No, nieważne. Zasłużyliście sobie. To ciela trzeba zdjąć, to jak najszybciej. To głównie tylko dlatego, że jest cholernie irytujący. Nie? Dobro! Nie brakowało mi tchu! To nic poważnego. Chyba. Co to miało być? No to się tak chyba trochę dziwnie czuję, mam wrażenie. Weź się ukryj! Odpocznij. Pewnie. Dlaczego Fajka? Bo Fajk jest... Fajk potrafi mu najwięcej obrażeń zadać. Piękniesz na sobą ogłuszenie. Dobra, no to zalijmy to w tak na razie. Serce. Zobaczymy, jak to wygląda. Okej. Widzę konkretnie jak w grze. Coś jak w LoLu. Ha, nie wrażliwość. Co? Jak nie wrażliwość na ogłuszenie? Od kiedy? Przed chwilą go Yasuo ugasił. Razem na pewno damy radę. Cyk dla Yasuo level. Droga wędrowca, drugi poziom. Spoko. Zobaczmy od razu, co się odblokowało. Dodatkowo dodatek płynności. Każdy daje 4 punkty przeładowania. Zwiększa moc tarczy. Krytyczny sprzęt. No to dobra, weźmy to najpierw. Dość niestety jest bolesne. Dość boleśnie da się odczuć brak niektórych tych rzeczy. Ogrody Akademii, sala wykładowa, to pielczy port. Okej, okay, mam iść tutaj do archiwum. Czyli... A nie, ma to w ogóle zwiedzać, czyli po prostu. To co, archiwum czy ogrody? Nie ma tu w żadnym miejscu, widzę, punktu odpoczynku, więc... Chyba pójdę do archiwum najpierw, bo to jest mniejsza trasa. Tu serio jest kupiec? Jakim prawem? Ale serio się pytam, jakim prawem to jest kupiec? Oj, proszę, no, nawet dobrze, że to zrobiłem. Wszyscy kolejną walkę.
pierdolę, bra ma już równe 1000 HP. Nie powiem, przydałoby się, żeby miał trochę więcej tego. Przeszycie! Miał trochę więcej. No, odporności, o, tego co szukałem. Dobra, no Pike z tego co widzę nie będzie w stanie wykorzystać za darmo umiejętności, które chciałbym, żeby wykorzystał. Czyli tą. Cyk. Poszli na dno. Ładnie. Proszę, bardzo wszystko pochłania. Tutaj. Dobijamy. Załatwić ich. Osłabiamy. No i pukę. Zobaczmy, ten ma tyle, to dostaje tyle, więc... Trzymaj Pike, gościu jest twój. A, czekaj jeszcze. Muszę to przeciekać na nich, więc... Podbijamy obronę. Nakryta. Go. Musiało poleć. Dobra, czekaj. Albo ja jestem jakiś głupi, albo... Pokaż mi te runy. Co mi dają te runy? Tutaj... Zwiększa wytrzymałość. To jeszcze nie jest aktywne. Zwiększa moc ataku. Zapewnia kata po śmiertelnym ciosie. I... Po trafieniu krytycznym nakłada krwawienie. Dobra. A, a propos, to ja mam odłamek runy. Tylko ile ja mam tych run? Tu jest większa szansa na kryta. Zwiększa obrażenia, czy zwiększa szanse? Zwiększa obrażenia. Zwiększa moc ataku. Już mamy dwa punkciki. I to mi daje... zwiększa obrażenia krytyczne o jeszcze 8 dodatkowych procentów. Spoko. Dobra, umiejętności. To jest to. Przywraca Pajkowi zdrowie, gdy zabije. Tutaj. A, plądrowanie przywraca zdrowie wszystkim, jeśli zabije. Dobra. Tylko szkoda, że tak mało, no ale nie można im wszystkiego, prawda? Okej, okay, tutaj odzyskiwanie zdrowia i many. Też dobre, ale... Czy jakieś mega potrzebne? W sensie, no, nie ukrywam, że na pewno da się... Da się tak to grę przejść. Tak najlepiej rozstrzygnąć. Na maksymalnym poziomie z bohaterów to na pewno da się wszystkie mieć umiejętności ulepszone. Tylko ja teraz właśnie tak muszę wybierać, co chcę mieć ulepszone, a co nie. Pięknie, na to liczyłem. Jest ich wielu, a wy macie mnie! Brawo, to pokój. Znaczy, nie mam co martwić się o jego zdrowie, bo on chyba co powinien dostać level i się podleczy do maksimum, więc... Walimy ile tylko się da. Czy się wyświetliło, ale w sumie to chyba nie miało znaczenia. Jamy. Kryty. Szansa na kryta.
pęka! I proszę, od razu się udało. I plądrowanie zadaje 600. Na wadze. Prawie 700 w nocy. Dobra. Nawet jak się wyleczy... To cyk. Dla pewności. Nawet jak się wyleczy... O, proszę. Walnąc za 120, a... Chociaż... Nie, czekaj. Dobra, nie, okej, okay, nie. Dobra, jednak się zgadzało. Myślę, że musiał to być. Na hak! Może innym razem. I dobra. I proszę, nie tylko Braum, ale też MF-ka i Loi dostały level. Pasywka ma upgrade'a, spoko. To jedziemy teraz umiejętności. Najpierw MF-ka, zobaczmy. Każdy ładunek po użyciu daje 4 punkty przeładowania. Każdy ładunek zwiększa tylko 2% szybkości. To weźmiemy. Pasywkę warto ulepszyć, myślę, bez zbędnego gadania, bo to jest zawsze... Bo to jest pasywne, więc to działa cały czas. Zadaje atakującym z 5 punktów obrażeń... Znaczy umiejętność z brązowej wiatr, patrząc na umiejętność... Aha, okej. Okay, trochę... Mało, ale dobra. Weźmy to, czemu nie? No i Laoi. Każda macka zadaje dodatkowo niecałe 5. A dobra, nie to do równej tej widzę. Albo każde uderzenie macki przywraca najbardziej rannemu sojusznikowi zdrowie. Czyli zadaje 13, albo przywraca 9 punktów zdrowia. Dobra, i Laoi tak i tak się będzie z tego leczyła, więc możemy to dać. To się może niejednokrotnie przydać. Na przykład właśnie Pajkowi, który pewnie gdyby był fokusowany, co działoby się pewnie nagminnie, to takie leczenie by mu się przydało. Albo na przykład Yasuo. Szczęście otwarte. Za sprawą czarnej mgły wypełniającej to pomieszczenie, księgi te znajdują się w dziwnym stanie między rozkładem a konserwacją. Ich tytuły, krótka historia run, uwagi dotyczące arkanokracji nie mają już żadnego znaczenia. Częściowa aleatoryczna ksenoglosja? Częściowa... O, jest. A, i to jest ta! Wysoka tyczkowata istota mgły pochyla się nad otwartą książką. Nazywa się Elora? Tak, jestem nią. Skąd znasz moje imię? A więc przybywacie z miasteczka. Rozumiem, szukaliście czegoś konkretnego? Gdzie pozostali? Masz jakieś zapasy? Lepiej już wracaj. Gdzie pozostali? Torusa i Kaprosa. Powinien być w pobliżu skrzydełek, zaś Kaprosa nie mam pojęcia, że dzieje się w głębi wyspy. To nie powinno być trudne. No dobra, bo i tak mogę ją popytać w ogóle. Masz zapasy? Aha, on jest merchantem! Dobra. Dobra, jest Wait a bloody minute! Jakim cudem duch mgły ma tam pod orędziu takie coś? Czy tam upiór? Czy to nie ma sensu? Skąd miał to niby zgarnąć? No, kupować nie chcę niczego od niej. Wracaj. Dobra. Tutaj coś innego, czy... Okej. Okay. W przeciwieństwie do reszty sklepu, ta biblioteka poświęcona w całości magicznym zabezpieczeniom, iluzorycznym barierom i ochronie przed klątwami została doszczętnie ograbiona. O, może ktoś... Może łowcy magów tu przyszli. Na skrawku pergaminu leżącego na stole widnieje napis. Pamiętaj, tak jak A, B i C, tak i A, P oraz S. Zaś natura ponad wszystko. A, P, S, natura ponad wszystko. O, może jakiś sekret? Księgi na tej półce oznaczone jako ulubione dzieła bibliotekarza ułożono starannie i alfabetycznie, w przeciwieństwie do reszty Akademii. Być może warto się im ponownie przyjrzeć. Sprawdź księgi. E,
Chociaż zdecydowana część ksiąg ustawionych na półce nie przykuwa uwagi, po dokładnym przyjrzeniu się stwierdza, że cztery księgi są połączone ze ścianą jakiegoś rodzaju mechanizmem. Przy wyciąganiu tych ksiąg z półki słychać odgłos kliknięcia. Może wyciąganie ksiąg w odpowiedniej kolejności wywoła jakąś reakcję. APS i natura ponad wszystko. Dobra, to zakładam, że najpierw natura. Potem almanach. Po kolei teraz już po prostu. Co? Jak? No APS. Jak nie? Aha, nie, o dziwo, najpierw ma iść to, a teraz to. Jest. Nie wiem, kto to tłumaczył, nie, ale totalnie po prostu mu to nie wyszło. Wraz z ustawieniem ostatniej księgi w odpowiedniej pozycji, drzwi drgają ociężale, pozbywając się wielowiecznej warstwy nagromadzonego na nich kurzu. Aha, gdzie są te... Dobra, nie to... Co się chodziło o te drzwi, tak? Dłuższe ksiąg na tej półce są niewidoczne pod warstwą kurzu. Pod dokładniejszym przyjrzeniu się oczom ukazuje się tylko jeden tytuł. Rodzaje ksenoglosji wśród ludów Astajów. Cokolwiek to znaczy. No, w sumie też bym się dowiedział. No, i proszę, tutaj mamy. Jakiś skarb chyba. Cztery strony krypty czarnego ptactwa. Okej. Okay. Niby fragment fabuły, ale kto wie, może takie zagadki się to też przyda. Co tu mamy? Proszę. Kolejny przykład na to, żeby nie kupować w tego typu grach przedmiotów u merchantów. Czytaj, nie kupować zbroi. Ani broni. Proszę bardzo. To jest co, lifestyle trochę spada, ale proszę. W sensie, nie chodzi teraz mi o ten posążek, tą przeciwwagę, bo to kupiłem za czarne korole, więc to wiadomo, na tamty moment to było silne. Ale proszę, poszedłem trochę dalej w fabule i co? I znalazłem przedmiot o wiele lepszej jakości niż ten, który mogłem kupić. Tak więc elo. Dobra, idziemy dalej w takim razie. Czyli tutaj niestety nie ma ani punktu odpoczynku, ani nic takiego. Zostało mi ino podążanie do ogrodu. Po drodze jest tam też merchant, chociaż naprawdę zastanawia mnie, co tam ja robię jakiś kupiec. Zobaczcie, może kim on raczej jest, choć trochę podejrzewam, kim może być. Oho, świetnie, więc sobie biorę. Tego potrzebuję. Dobra, w sumie jakbym mógł ich ominąć. Jeszcze ten, zajebiście. Śmiech losu. Oj, zawciągnąłem jeszcze tego. Wiatr niesie woń śmierci. Trzy fale! Brawo ja. Zemsta! Nie najgorzej. Chociaż to jedna też prawie zginęła. Dobra, czy Pike dalej ma tego kata, czy jeszcze... Nie, już nie ma. Dobra, to wolałbym, żeby on dostał kolejną walkę, więc... Dziabł? Ile to się utrzymuje? Jedną turę, czy ile? Czy jedną akcję? Oj, przecy, mglisty kot! Nie, dwie tury się utrzymuje, dobra. Bomba się... Ten zbiera. Więc... Czekałem na to. Co tutaj tak zrobimy? Tutaj mamy 10 punkcików, więc... W razie walimy w tego typa. Kurde, Pike, mógłbyś się ukryć, wiesz?
bo... Wygląda nieźle. Tego drugiego przydałoby się też zabić. Cyk. Prawdziwy ból nie przebija. Nie mam prowokacji, niestety. Yasuo prawdopodobnie zginie. Jak mam tego kata, to bym go wolał... Moja tarcza moim mieczem! Czy on krwawi, czy nie? Nie. To spróbujmy jej nałożyć krew. Nie udało się. Ale pakował już pełne przeładowanie. O, dobra. Mamy niezłomność, więc... prowokujemy. I podbijamy obronę. Fajnie by było, gdyby Yasuo udało się uratować. No dobra, tutaj możemy tak po prostu wykorzystać ten ściany hordy. Jestem też ciekaw, jak to wygląda. Pływasz z dużymi rybami. Obviously. Pięknięcie. Aż się raduje. Okej, okay, to było totalnie inaczej niż bym się spodziewał. Ale najważniejsze jest to, że udało się gościa pokonać. Tylko szkoda, że nie udało się Yasuo uratować przed tym, że padnięciem. Dar to pielca, ulepszonko, spoko. To od razu je sprawdzimy. Przecież miało być dar to pielców. Dobra. Zmniejsza karę do zdrowia z wytrzymałości z 20 do 10%. Zwiększa moc ataku pozyskiwaną z wytrzymałości. Albo 30 więcej do ataku. Nie, dawaj to zdrowie, Boże. By to jakoś, nie wiem, 100 albo 150 do ataku, no to bym się zastanowił, ale no, bez jaj. 30 do ataku? Co to ma być? O, jaki płaszczyk zdobyłem. Dobra, chodź. Kolejni dla ostrza. Inni toną szybko. Walkę wam pewnie wyciąłem, no ale... tak w razie... wód tylko mówię. Gdyby ktoś nie zauważył, chociaż trochę wątpię, że można tego nie zauważyć. No chyba, że się nie ogląda, no to wtedy okej. Dobra, wychodzimy stąd. Tutaj na boku powinien być merchant. O, pogadamy. Okej, to jest chyba drugi ten ziomek, którego mieliśmy znaleźć. Torus. Czym jesteś tak zajęty? O proszę, ostrzy nadzorcy. Ząb lewiatana. Łamacz o ognistym sercu. Starożytna pawęż. Posążek z królewskiego skarbca. To jest niezłe. Ale jak mówiłem, wolałbym nie kupować rzeczy. Pazur rozpruwacza. Posążek z gaju. A tu już dalej tylko gorsze rzeczy. Kurde, liczę, że wiem to, że to gdzieś znajdę, ale...
Ja nie chcę myśleć, ile to zajmie. Tejże duchy są niespokojne. Co wiesz o duchach? Vioni, duchy są spokojne. Świat płynie wokół nich. Są jak skały w strumieniu. Może kiedyś się tam wybiorę. Może kiedyś, Eloy. Może kiedyś. Ty, ej, ale w sumie jestem ciekaw, jakby to wyglądało, gdyby Eloy trafiła do Ioni. Czy tam do Ioni. Bo to by było naprawdę intrygujące. Na dno z nimi. Wytyjące krzesła, pewnie, szczególnie. Powiem wam, trochę szkoda, że te super umiejętności nie przychodzą do kolejnych rozgrywek. Na przykład teraz bym po prostu odpalił erkę fight, a bym wszystkich rozwalił jedną erką. To podobno. Wygląda nieźle. To nie. Przegłę padać na trans, dziękuję. Już dobra, oni nie będą atakowali, tylko będą sobie... Jesteście silni, ale ja jestem Braum. A ja chyba wręcz... Śmiesz ranić swoich przyjaciół! Niezła próba! No, ja bym walnął w tego, a nie w tamtego, to bym jeszcze mógł jakoś to lepiej poprowadzić. No ale dobra, trudno się mówi. O, proszę, strzępek histerii to chyba widzę. Tak, cierpienia astronoma 2x2. Muszę zrobić jakiś taki odcinek, gdzie po prostu poczytamy sobie. Aby taki krótkie... Ten, tylko po to, żeby sobie poczytać właśnie. Muszę sobie poczytać wszystkie te rzeczy. I następstwa 3x3. Wiecie co, myślę, że chyba kolejny taki zrobię, że właśnie siąść sobie przy tym ognichu i poczytać te rzeczy. Może to będzie taki, może to być naprawdę mega krótki materiał. No ewentualnie po prostu zacznę od tego odcinek i pójdziemy gdzieś dalej, no ale kto wie. To zimno nie jest normalne. Czuję je nawet przy ogniu. Braumowi zawsze jest ciepło, a tutaj aż mi zęby szczękają. Okej. Ale co? Taki urok wysp cienia, co nie? Może czują dotyk śmiertelności? Coś takiego? Dobra, szybkie cięcie, ogarnięty lód. Tak więc ode mnie to będzie tyle. Ja siadam do ognicha, pogodzę wam nowe rozmowy. My widzimy się w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Cześć! Czy ty naprawdę śpisz z otwartymi oczami? Ja nie śpię. To jest nas dwójka. Twa dusza jest niespokojna. Czuję, jak bardzo pragniesz zemsty. Hej, ja też mam listę. Ale na mojej jest tylko jedno imię. Gangplank. Wyśpię się dopiero wtedy, gdy go zabiję.
głębiny pragną jego krwi. Kto by pomyślał, że moglibyśmy mieć coś wspólnego? Pike, pamiętaj jednak, że to ja muszę go zabić. Albo podzielimy się? Nigdy nie dzieliłem się zdobyczą. Może zrobię wyjątek,